Drugie śniadanie jest bardzo ważne, gdyż dzięki temu dzieci lepiej funkcjonują podczas lekcji, potrafią się lepiej skupić, lepiej przyswajają wiedzę, ta nauka jest po prostu bardziej efektywna. Podczas pobytu w szkole najczęściej dzieci piją wodę. Zdarzają się herbaty bądź soki, jednak zwykle jest to woda. Jeżeli dziecko zapomni przynieść jakiegoś napoju, w każdej sali dostępna jest woda pitna. Wodę. Soki owocowe. Przeczery z soku. Z owoców. Wody z małą ilością soku. Takie soki owocowe. Słuchajcie, a czy lubicie jeść warzywa? Narzędzia. Papryka. Omadek. Ogórek. Co nam powie? Jest lepiej. Pomidor. Sałat. Ogórek, marchewkę, ogórek kiszone w chili. Więc drugie śniadanie odbywa się u nas podczas drugiej przerwy. Trwa zwykle 15 minut. Dzieci w tym czasie chowają wszystko ze swoich ławeczek, książki, zeszyty, piórniki. Wyjmują wyłącznie śniadaniówki. Zanim przystąpią do spożywania posiłków, wszyscy wychodzimy myć rączki. Razem z dziećmi, również my nauczyciele jemy, żeby dać im przykład. Musimy mieć i chcemy zdrowe śniadanie na swoich biureczkach, więc w jakiś sposób dzieci też biorą z nas przykład. Podczas drugiego śniadania możemy obserwować, co dzieci jedzą, więc ewentualnie podczas przyszłych lekcji możemy to wszystko skorygować, dać jakieś wskazówki, udzielić cennych rad, co warto byłoby wymienić na jakiś zdrowszy po prostu produkt.